Hej, witam wszystkich z tej strony Razim i zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Elden Ring. Poradnik dla początkujących i nie tylko. No jak pamiętacie, w ostatnim odcinku pokonaliśmy Rykarda, czyli tutaj władcę wulkanicznego dworu, i teraz właśnie wczytałem grę i jak widzicie, wszyscy sobie poszli. Nie ma już Tanit, nie ma Łaty, nie ma także tutaj tej Zorales, która sobie tam poszła gdzieś. No i również tutaj nikogo nie ma. Także możemy iść ich poszukać. No tutaj został tylko tak naprawdę miecz. Możemy spoko sprawdzić. No i możemy się nauczyć umiejętności, czyli dalej możemy tutaj kupować te rzeczy. Od tego NPC-a, mimo że NPC-a już tutaj nie ma. No to co, myślę, że zaczniemy sobie od tego, że warto by znaleźć ich, chociaż część tych NPC-ów. Skończymy sobie misję Tanit właśnie w tym momencie. Jak widzicie, tu jest Zoraes, a Tanit będzie dokładnie w tym miejscu, gdzie walczyliśmy z tym bossem, czyli Rykardem, pan bluźnierstwa. I ona będzie tutaj stała, bardziej klęczała przy nim, no i będzie w żałobie. Właśnie on tutaj leży, jak widzicie, a tutaj jest i ona, więc możemy z nią pogadać. Oh, you. Allow me some time. Our lord's carcass is vast and not easily consumed. Dear Rykard, I wish to be your serpent one day. Let... No jak widzicie, no ona chyba w ogóle go je, czyli że chce go pochłonąć, żeby się stali jednością czy coś takiego. No trochę chore. Możecie tutaj ją, jeśli byście chcieli, możecie tutaj ją zaatakować. Wtedy będziecie musieli pokonać rycerza Tygla i wtedy dostaniecie jej jej set, chyba jej koronę i nie wiem czy też jej szatę. Możecie to robić, no ja tego nie będę robił, bo nie jest mi to do niczego tak naprawdę w tym momencie potrzebne. Na tym ten quest jej się kończy, tutaj stanie już nic tak naprawdę nie będzie. Będzie jeszcze troszkę Zoraes, właśnie tutaj też możemy już jej misję zakończyć, tylko myślę, którędy będzie najbliżej. Chyba ze świątyni sobie pójdziemy. Bo teraz jak jej powiemy, że Rykard nie żyje, to ona będzie uciekać z wulkanicznego dworu i zostawi po sobie pewien przedmiot. Tak jak pamiętacie, mogliśmy jej dać taką rzecz, że ona by zapomniała o tym, że ona jest właśnie tym wężem, że została zrodzona z jakiegoś dziwnego tworu, że nie jest tak naprawdę człowiekiem ani nic w tym rodzaju i że nie jest wyjątkowa, więc moglibyśmy jej dać, żeby o tym zapomniała. No ale my... no zdążył mnie złapać, ale my zrobiliśmy inaczej, nie daliśmy jej tego, bo myślę, że to rozwiązanie jest troszkę lepsze, dlatego że dostaniemy dodatkowy przedmiot teraz od niej. Kiedy będzie znikać, dostaniemy od niej list. List, w którym będzie troszkę właśnie opisanego. Chyba tutaj zaskoczymy i tutaj będzie ok, tak jest. I właśnie jest tutaj Zoraes, możemy z nią teraz porozmawiać. I właśnie nie dawajmy jej tego napoju dalej. I teraz jeśli wczytamy grę, to poczekajcie, zrobimy to. Najwyżej ja zrobię cięcie i zaraz się spotkamy, bo jeśli teraz wczytam grę, to jej właśnie tu nie będzie, także zaraz wracamy. No dobrze, także widzicie, wczytałem już grę, jesteśmy znowu w wulkanicznym dworze. Zoraes zniknęła, ale zostawiła po sobie przedmiot i zostawiła swój list. I niedole Deadicar, tak się nazywa ten przedmiot. Możemy zobaczyć oczywiście obydwa te przedmioty, zarówno list, jak i właśnie najciekawszy jest ten list, myślę, żeby zobaczyć, co w nim właśnie zostało napisane przez nią. Wydaje mi się, że to będzie, nie wiem, w kluczach może? Dobre pytanie, gdzie te listy są? Zawsze zapominam, ale może zaraz znajdziemy. O, dobra, list tutaj będzie na pewno, a tamten amulet to nie wiem. Mamy list Zoraes. To jest list pożegnalny napisany niepewną ręką. Chcę wyruszyć w podróż, bym pewnego dnia mógł kontynuować dzieło Mariki i być dumną córką Tani z wulkanicznego dworu. Żegnaj, zawsze byłeś taki dobry, taki bezkompromisowy, mój czempionie. Także taką na... no to jest bardzo ciekawe, bo tego listu byśmy na pewno nie dostali od niej, jakbyśmy właśnie dali ten eliksir zapomnienia. Chciałem zobaczyć ten drugi przedmiot, co nam dała. Tylko weź go teraz znajdź, jak tu mamy tyle przedmiotów, że naprawdę ciężko cokolwiek odnaleźć. No najwyżej trudno będzie, sobie to sprawdzę między odcinkami, bo to chyba nie jest amulet. A może jest? Nie, no to jest talizman Tygla. Jest, a to jest amulet, okej. Okej. Nie wiedziałem o tym, przyznam wam szczerze, że to jest amulet, ale dobra, sprawdźmy go sobie. Zwiększa otrzymywane obrażenia. Niepokojąca podobizna kobiety obdartej ze skóry. Uśmiecha się czule. Ponoć ta kobieta
No, ponoć ta kobieta oddawała się cudzołowstwu i szerokim okropnym przyjemnościom urodziła niesliczone groteskowe dzieci. Także taki przedmiot dostaliśmy śmieszny. Jeszcze możemy iść do Rykarda, zobaczyć, czy tutaj nam Tani coś powie. Nie pamiętam, czy ona właśnie miała jakąś wzmiankę na ten temat, że Zoraes sobie uciekła z tego dworu. No, możemy zobaczyć w sumie. Nie. Czyli to tyle. No to już znaleźliśmy prawie wszystkich z tego dworu, ale jeszcze możemy dość niedaleko spotkać Łatę, bo on jest właśnie w tym Zamku Cieni, przed walką z tym bossem sobie siedzi. Także chodźmy tam. I właśnie jak sobie... Czekajcie, tutaj jesteśmy. Aha, bo tam po walce z tym bossem nie było ogniska, czyli dobra, to sobie przejdziemy całą drogę. Musimy iść tu w lewo, tutaj po drabince. I zaraz będziemy tak naprawdę na miejscu. W międzyczasie jeszcze chciałem wam powiedzieć, że zastanawiałem się troszkę nad długością odcinku. Czy by troszkę tutaj nie zmienić, żeby te odcinki na przykład nie miały po około pół godziny. Z jednego powodu prostego. Dlatego, że wtedy by była szansa, żeby się odcinki po prostu pojawiały częściej, bo teraz tak zauważyłem, że odcinki się pojawiają troszkę rzadziej niż bym tego chciał. Głównie dlatego, że nawet wypuszczam te wszystkie odcinki w 4K. O, tego sobie musimy też zabić. I o ile sam render odcinka, znaczy o ile samo montowanie odcinka, no zajmuje mi około godzinkę, to jeszcze nie ma tak złego czasu, to YouTube, kiedy ma no, film sobie przerenderować, który ma ponad godzinę, albo nawet te 40-50 minut, to zajmuje to bardzo dużo czasu YouTube'owi. I właśnie tak się zastanawiam, czy by nie puszczać na przykład po pół godziny filmów, wtedy by po prostu się pojawiały częściej. I możecie powiedzieć, co o tym myślicie, bo tak się właśnie zastanawiam, żeby następne filmy po prostu już po pół godziny, będzie tego na pewno więcej i będę więcej też gier, bo chciałem też więcej gier nagrywać, nie skupiać się tylko na Soulsach. A jako, że niedługo mamy naprawdę fajne premiery, to właśnie tak sobie myślałem. Możecie dać znać, co o tym myślicie, ale w międzyczasie spotkaliśmy Łatę, więc porozmawiajmy z nim. Wiecie, mamy kastaniety tancerki dostaliśmy. Okej, coś jeszcze tam powiesz? Dobra, także musimy znowu chyba się udać do Tanit. No nie zostawię nam nic innego, także to sobie trochę popodróżujemy. A jeszcze z jednej takiej informacji oprócz tych odcinków, to chciałem wam powiedzieć, że klawiszolog... Dzisiaj nagrywam ten odcinek. Dzisiaj jest wtorek. To prawdopodobnie już klawiszologia wejdzie właśnie we wtorek albo bądź w środę, więc pewnie przed tym odcinkiem powinienem już puścić klawiszologię, a to zaraz wam dokończę. Możemy jej dać te kastaniety, tancerki. No jak widzicie, nic się nie stało, mimo że dałeś mu te kastaniety. Może jak odpoczniemy, to się ogarnie? Czy też nie? Szczerze, nie pamiętam za dobrze tego questa z nią. Nie, no dalej go je. Właśnie ciekawe, czy w dodatku coś tu ruszam, bo mi się wydaje, że ona go będzie dalej jeść. Ale możemy jeszcze się dalej spotkać z Łatą, co ciekawe. Pamiętacie, było taka jaskinia, w której był Łata? Tylko pytanie, która to była jaskinia. Ja teraz tak średnio to pamiętam. On chyba był tutaj, Pieczara Mętnych Wód. A, możemy tutaj iść. Bo mi się wydaje, że tutaj był chyba ten Łata i tutaj będzie dość. I właśnie tutaj możemy go z powrotem spotkać. Dobra, w międzyczasie dokończę swoją myśl, no tą klawiszologię powinno się na dniach pojawić. Trochę dłużej mi to zajęło niż myślałem, ale chciałem, żeby to w miarę ładnie było zrobione. Żeby każdy mógł po prostu ogarnąć... Dobra jaskinia. Żeby każdy po prostu mógł sobie tam ogarnąć na spokojnie tą klawiszologię, jeśli ktoś oczywiście potrzebuje. Więc tutaj myślę, że jak to mówię, to ten odcinek już jest na kanale. Ale tak chciałem powiedzieć, dlaczego to tyle zajęło. Myślałem, że pójdzie szybciej, ale okazało się, że... No, za dużo chciałem zrobić, no i tak to wyszło. No i zobaczcie, tutaj wrócili, dobra, ale to już tyle. Teraz już skupmy się na Eldenie. Także wróciliśmy tutaj do tej jaskini, to jest Pieczara Mętnych Wód. Jak widzicie, mamy tutaj znowu walkę z bossem. Jak wejdziemy? Nikogo tu nie ma. Ale mamy dalej tą skrzynię, tak samo jak za pierwszym razem, jak tu byliśmy. Jak teraz ją otworzymy i przeszukamy, to mamy właśnie... Słyszymy Łatę, wrócił.
i mówi dokładnie to samo i tam właśnie jest i zeskoczy. I teraz co ciekawe, zobaczy nas, rozpoznał nas, jak widzicie. Jak widzicie, poddał się. Także taka sytuacja, nie musimy teraz z nim walczyć. Łata nas rozpoznał i się poddał, bo myślał, że znowu go kradniemy. No oczywiście nie będziemy z nim walczyć. I w zamian za to, że z nim nie gadaliśmy, dostaliśmy jego... jego słowiańskiego przykuca, jeśli można to tak nazwać. Na takiego przykuca i teraz możemy też go robić. On jest dość fajny, myślę, że sobie nawet go weźmiemy. Weźmiemy sobie... No fajnie wygląda, musicie przyznać. No, taki przykuc, możemy się teraz razem przykucać z Łatą. Dobra, nie chciał, nieważne, nie chciał nam przykucać, ale to nieistotne, porozmawiajmy jeszcze z Łatą. Jasne, że tak. Dobra, to co, założyć ten sklep? Dobra, pewnie następnym razem jak do niego wrócimy, to on dalej będzie sprzedawał przedmioty. No i to tyle tak naprawdę z questa Łaty, tak samo z questa Tanit. Także jak widzicie, obydwoje no mają takie jakby, te ich questy się troszkę dziwnie skończyły, więc jest szansa na to, że w dodatku, który niedługo się ukaże, no będzie tutaj coś, będzie coś jeszcze tutaj właśnie, jeszcze coś właśnie będzie, no będzie coś ciekawego właśnie, może właśnie pociągnięte ich wątki jeszcze do przodu. No, fajnie by było, nie powiem, że nie. Myślę, że byłoby to dość ciekawe. I teraz wracamy do stolicy, mianowicie do podziemi. Tylko trzeba je wpierw znaleźć. Chyba boczna komnata, jeśli dobrze pamiętam. To była ta, to były te podziemia. Mhm, dobra, podziemia. Czyli jesteśmy tu, gdzie trzeba. Dobra, no i tutaj jeszcze tak naprawdę no, nie zwiedzaliśmy za dużo. No, wiemy, że są grubasy, ale nic poza tym. Także może wpierw te drzwi. Nie można otworzyć z tej strony. Wypadałoby ich pozabijać, żebyśmy się tu na spokojnie tak naprawdę rozejrzeli. Bo ja tutaj tak naprawdę byłem tylko po to, żeby tego łajnożerce questa zrobić. Ach, tutaj krwawienie by było idealne na nich, bo by szybciej padli. Ale dobra, mamy to co mamy, też się ich da zabić przecież. No i dobra, padają. Jeden padł, no drugiego też wybijmy. A spróbujmy tą właśnie... troszkę sobie powalczyć tym drugim mieczem z krwawieniem. Zobaczymy, jak no, nam to pójdzie. Najwyżej do czasów bossa sobie, podczas bossa sobie zmienię miecz. A teraz to czemu nie? Spróbujmy sobie tym. No, tylko... Dobra, teraz ładnie. No ja tam bardzo lubię ten efekt krwawienia, bo naprawdę ładnie bije. A, to sobie powalczyliśmy, co? Żeś spadł. Dobra, tam nie chcę na razie spadać. No dobrze, to niech tam zostanie. Tutaj jak widzicie mamy... mamy... bramę zamkniętą. Tutaj sobie jeszcze się rozejrzę, ale wydaje mi się, że tutaj też nic już nie ma. Możemy zejść w dół. I to jest chyba nasza jedyna droga. No dobrze, to spadnijmy tam chyba do niego. Bo tutaj jest droga do góry. Tutaj jeszcze możemy zobaczyć, ale tu mi się wydaje, że też nic nie będzie. Oprócz oczywiście jednego przeciwnika. Powiem wam, że oduczyłem się chyba walczyć tą bronią, naprawdę. Jakoś tak słabo mi idzie. Dobra, niech on tam sobie zionie tym ogniem. My go troszkę walnijmy. Dobra, nie, zmienię sobie jednak, wiecie co, sorry, że tak zmieniam, ale... jakoś tak, teraz się nauczyłem tą szyszkową i tą szyszką mi się naprawdę dobrze walczy. No i sprawdźmy, tutaj też nic nie ma. Okej, no czyli jednak tak jak myślałem, tak jak sobie sprawdziliśmy, mamy tylko dwie drogi, no i obydwie tak naprawdę prowadzą w to samo miejsce chyba. Chociaż nie, to gdzie indziej jeszcze. No to dobrze, chodźmy wpierw tam. Pójdziemy sobie w takie ślimaki, nie wiem czy pamiętacie, tutaj w pewnym odcinku przez takie ślimaki przechodziliśmy. No, tu jeszcze tego musimy załatwić. Dobra, załatwiony. A jeszcze nas szczury jakieś tutaj dopadły. Okej, okay. No.
Patrzcie, nawet na hita nie padł ten szczur. I tutaj możemy... Nie no, na razie musimy jeszcze przejść. No te szczury w ogóle nawet na hita nie padają. No silne szczurki, bardzo. Niektóre padają, niektóre nie, jak widzę. No spoko. A zabijmy je zawsze tu trochę dłuż. Dobra, i właśnie wtedy szliśmy tam. Teraz sobie pójdziemy tutaj w prawo. Bo tutaj, jak zobaczycie, no mamy taką obrzydliwą drogę, no, ze ślimaczkami. Tutaj możemy sobie w ogóle przeskoczyć, to zdobędziemy przedmiot. No jak widzicie, no pełno ślimaków wszędzie, no. Ohyda całkowicie, ale... No są one. Niestety trzeba tutaj iść. Znaczy, w sumie nie trzeba chyba, to nie jest akurat potrzebne do przejścia gry, ale no idziemy tędy. O, no i tutaj spadłem w dziurę. No jak widzicie, jesteśmy w jakimś miejscu, tam już ktoś nas strzela. Załatwmy go. No, ale mam cela. Dobra, w końcu trafiony. I tutaj jak widzicie, wychodzi sobie ten. A tego przeciwnika, jak dobrze wiecie, nie lubimy. Więc go nawalamy, ile fabryka dała, żeby zginął po prostu. No i o to chodziło. Możemy sobie użyć mikstury, bo ona nas wyleczy z trucizny. I się nie trzeba przejmować. A, ten jeszcze żyje. Dobra, myślałem, że to trup, bo się w ogóle nie ruszał. No, mnie oszukał trochę. No i dobra, mamy kamień kowalski 7. W ogóle nie jest tu dość ciemno, ale chyba zaraz znajdziemy jakieś wyjście. Widzę, że jest kolejny przeciwnik, który nas skoczył, ale nie trafił. Także nie nasz problem, bardziej jego. Dobra, tutaj musimy iść dalej. Mamy kolejnego przeciwnika. A jak widzicie, idziemy dalej, no to są te ślimaki ciągle. Dobra, tutaj mamy przedmiot. Chyba się teraz do niego dostaniemy. Spoko. A, i tutaj chyba wtedy w dół spadliśmy. Także tutaj już teraz nie będziemy iść, tylko pójdziemy sobie tędy tym razem. Jak widzicie, ślimaki się na nas zaczaiły. Dobra. Bierzemy kolejny przedmiot, ognioodporna, suszona wątroba. Już nam się chyba nie przyda ta wątroba, bo ona była głównie potrzebne były na Rykarda. Spoko. I zobaczcie, dotarliśmy w końcu gdzieś. Jest jakieś wyjście z tej sytuacji. Mamy kolejnego grubaska. O! Dobra. Okej, wejdźmy mu na plecy, załatwmy go. Jeszcze żyje. O, drugi przyszedł. No nieźle. No powiem wam, że nie pamiętałem, że tutaj dwa aż były. No i patrzcie, zabiły mnie. Skubane. Nie pamiętałem, że tutaj dwa były. Myślałem, że będzie jeden. No okej, no to nie, zwrócimy sobie tutaj. Daleko nie mamy. Tak naprawdę z nikim nie trzeba w sumie walczyć, bo możemy sobie to przejść. Tak w miarę sprawnie. Także chodźmy jeszcze raz. Chodźmy tędy. No droga jest dość prosta, bo idziemy tylko tutaj. Tutaj się nawet nie zatrzymujemy na te szczury. Pójdziemy w prawo. No i znowu wbijamy się w ślimaki. W sumie możemy spaść tutaj w dół, bo jestem ciekawy, gdzie nas to zaprowadzi. Aha, w to miejsce. No okej. A, z drugiej strony, czyli tutaj nie byliśmy. No to dobrze, nawet tutaj w sumie zginęliśmy. Bo jeszcze bo to miejsce jeszcze bym ominął. A tak to sobie przynajmniej zdobędziemy przedmiocik kolejny. A na grubasów jeszcze przyjdzie pora. A, klucz kamiennego miecza, no spoko. Tu jest jeszcze jakieś kolejne przejście. Mnóstwo ślimaków, jak widzicie. No może sobie przebiegniemy je. A, tutaj chyba musimy je pozabijać, bo nie wiem, czy przejdziemy. Dobra, i teraz pytanie, czy ja doszedłem do dobrego miejsca? Wydaje mi się, że tak. To i tak jesteśmy chyba git. Albo i nie, bo znowu spadłem. A
którędy by się tu wydostać? A tu już się z wami biłem, nie chcę tego przeżywać po raz kolejny. Chyba tędy muszę przejść. Tak, tu jest przejście, dobra, biegniemy. No jednak zabiłe te kanały. Kolejne tutaj, na razie się nie leczę. Nie widzę sensu, dopiero jak przejdziemy kawałek, to może wyleczymy. Teraz tędy chyba nie, tylko tu w prawo, tak? Tak było? Nie, tutaj w prawo nie, czyli jednak prosto. Tu się wyleczę i powinno być ok. Tak, tutaj, tutaj, okej, okay. I jesteśmy przy naszym trupie. Za teraz nie będę nawet daleko wychodził, tylko może gdzieś tutaj się pobijemy, bo wtedy się ten drugi nie skapnie. Tak, bo mam przynajmniej nadzieję, że się ten drugi nie skapnie, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Jak on mnie złapał? No bardzo niemiło z jego strony, że to weszło. Ech, szkoda, szkoda, no ale dobra, no jakby nic się nie dzieje. Zdarza się najlepszym, no giniemy. Te grubasy są tutaj w tym miejscu takie chamskie troszkę, ale w sumie wiecie co, jestem ciekawy jednej rzeczy, bo jakbyśmy poszli w tę stronę. To gdzie nas to poprowadzi, bo szczerze wam powiem, aha, dobra, to będziemy tutaj, dobra, chciałem tylko to sprawdzić, już wracamy do tamtego miejsca. Nie, że szybko przebiegniemy, bo właśnie byłem ciekawy, gdzie z tej strony wyjdziemy, no ale no na razie mamy tyle tam dużo, że trzeba tam wrócić, ech, te grubasy. Dobra, tylko zapalimy latarkę. Okej. Znowu spadłem w dziurę, chciałem ją przeskoczyć, ale za późno się skapnąłem. Dobra, nic się nie dzieje. Tutaj na szczęście możemy dość szybko sobie przejść, więc... tu jest przejście, ok. Byleby w to drugie jeszcze nie wpaść. Będzie dobrze. Ok, to tędy musimy przejść, uda mi się przeskoczyć. Dobra, muszę je załatwić, bo się panoszą. Okej, chyba jestem dobrze. A idzie się tu naprawdę zgubić łatwo. Okej, ja wyszedłem tutaj. Dobra, to w ogóle nie z tej strony. No te zamkamarki są naprawdę potężne tutaj. Może tutaj tylko dwa korytarze na krzyż, ale z każdej strony można przejść inaczej. A tutaj powinienem chyba iść prosto po prostu i dojdę, tak? No to wychodzi. Dobra. Dobra, podejście trzecie. Mam nadzieję, że ostatnie. No ile można z tobą walczyć? No chodź tu. Okej, udało się tego uniknąć. Walnijmy go. No i niestety znowu nas zabił. Ojejku, masakra. Nie wiem, co się dzieje. Czemu mnie tak niszczy? Dobra, wiecie co, ja już wam odpuszczę ten fragment, nie, żeby nie było widać, jak tutaj przebiegam. Po prostu spotkamy się, jak już tam będę na miejscu, no bo głupio, bez sensu, żeby to cały czas pokazywać. Także zaraz się widzimy. No dobrze, no to jesteśmy już z powrotem. No to zabijmy go w końcu, bo już przydałoby się, co? Teraz nas pokonał, teraz czas na niego, żeby on zginął. Jeszcze raz, dawaj. Pięknie. I jeszcze raz, po prostu mocnymi atakami. No i dobra. I tak trzeba było to zrobić, a nie się jakoś bawić. Już leci drugi. A drugiego też załatwmy. A może tą samą metodą nawet. Dobra, kopniaka nam dał. Widzę, że kopniak na nas zadziałał akurat. Okej. Ojejku, co ich tak dużo? Jeszcze jeden.
Dobra, to jest ich aż 3, no spoko. Może 10 jeszcze od razu. Dobra, spróbujemy ich tutaj jakoś wyminąć. A jak nam to pójdzie, nie wiem, zobaczymy w sumie. Może gdzieś tu spadną czy coś. A im się agro zgubi. A chyba im się zgubiło agro po prostu, to tak też może być. A bez przesady, nie będziemy z trzema naraz walczyć już prawie, no dwóch pokonaliśmy. Ale dajmy sobie spokój, bez przesady. Dobra, może teraz my coś poatakujemy. A dobra, no jest taki sposób, żeby sobie z nimi poradzić. Dobra, to lećmy dalej. No i te ślimaki na nas. I tam jeszcze jeden na dole powinien być. No myślę, że najlepszą metodą by tutaj było po prostu biegnięcie po drabince. I by wtedy nie było żadnych problemów. Ale stwierdziłem, że się... O, patrzcie, one umieją wchodzić. Okej, okay, no... Tylko, to że jestem w szoku. Wcześniej tego nie pokazywali. Dobra, ten to nie wiem co robi. Chyba chce zginąć po prostu. No i zginął. Dobra, to lecimy dalej. Także trojeczka załatwiona. Dobra, kamień kowalski 7. I tutaj właśnie jak widzicie, doszliśmy do tej bramy, co była zamknięta. Ją sobie tutaj możemy podnieść. I to właśnie będzie taki skrócik. Dość przyjemny. Także w sumie można było wejść po drabince i od razu sobie otworzyć skrót. No, pewnie tak nawet by było lepiej zrobić i potem sobie ich tu powybijać. No, ale cóż, zrobiłem inaczej. No niech tak będzie. Straciliśmy trochę dusz tylko. Także nic się nie dzieje w sumie wielkiego. Dobra, tutaj możemy spaść na dół, ale możemy iść też tędy. No bo ty byś się usunął z drogi. A ten spadł, bardzo ładnie. I tu jak widzicie raczej chyba nie spadniemy, bo możemy się zabić, ale z tej drugiej strony myślę, że na spokojnie sobie zejdziemy. Jak widzicie, no dość duże te kanały. Także tutaj sobie spadamy, na spokojnie, pyk. Super, tutaj mamy jeszcze żuczka, także go też bierzemy. Kamień kowalski ponury, okej. Okay. I tutaj kolejny przedmiot, sznurek. Okej, okay. Tutaj coś jeszcze będzie. Rozgrzewający kamień, tu mamy paru opaków, ale też się nimi nie będziemy jakoś specjalnie przejmować, tym kwiatkiem też nie. A, tego możemy już akurat załatwić, skoro tutaj jest. Tutaj na dole coś będzie. Jest taka szansa, żeby coś mogło być. Pewno są chroniące piguły. No i są też żabki. Bo jakby mogło żabek nie być. A ja nie mam akurat wyposażonej latarni. Opa, prawie żebym się dał ten złapać w to. W najgorsze zakręcie ever. Dobra, uciekamy, uciekamy. Zastanawiam się, jak my tu stąd uciekniemy teraz. A może tak, po prostu. Ten też to jakieś wielkie wybuchy robi. Po prostu chłopaki poszaleli. Wszyscy. Dobra, udało się go przebić. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, ładnie. I znowu go przebijamy. No i spoko. Lalka Omenu dostaliśmy. Taki przedmiocik. Czy jak rozumiem, to jest nowy talizman? Albo i nie, może i co innego. Dobra, może się to przyda później. Tutaj dostaliśmy odłamek szkła.
Pęklowane, centkowane białe mięso. No spoko. Ja bym się chciał jeszcze tam wrócić. I weźmiemy sobie może tą latarnię odstraszającą bestię. Pochodnie bardziej. No spoko. Nawet w sumie nie muszę jej zdejmować, bo jak widzicie... A, tylko nie do tej ręki wziąłem oczywiście. Ale to nic, przestawię szybko. Pochodnia odstraszająca bestia. No i fajnie, bo nie muszę jej nawet przekładać i mogę je bić, te robaki. O, teraz się boi, no i pięknie. Z tym możemy pogadać, czy co on tak stoi? Nie, tak po prostu sobie stoi chłopak. Nie można otworzyć z tej strony, okej. Dobra, co na razie może chodźmy w dół. Jeszcze się tutaj wrócimy najwyżej. Aha, tylko na dole jak widzę jest tylko wielki kwiat, tak? Nie tylko, bo jeszcze są te żabuchy. A to ja może po prostu ucieknę. Jest kolejna żabucha. Dobra, to tą zabijmy już. Dobra, weźmy, wyciągnijmy tą pochodnię. A masz się nas bać, a nie tam pluć. Dobra, prochy nomandy. Nomady, tutaj widzę były. Hem, uciekamy stąd, uciekamy. Tam na dole już nic więcej nie było, więc spoko. Możemy stąd iść. No jak widzicie, jest bardzo ostro w tych kanałach. Tego nie chciałem tam przychodzić od razu, tylko no tutaj jednak po pewnym czasie, jak już jesteśmy trochę silniejsi. Tu się naprawdę bardzo dużo dzieje. Ale okej, pójdźmy sobie tędy do góry jeszcze. Zobaczmy, co w takim razie tutaj nas będzie czekać. Są jakieś ciekawe bardzo odgłosy, tam jest kolejne przejście. I tu będziemy mieli skrót. Spoko. Naszej głównej jakby bazy wypadowej. Okej, ognisko centralnie przed nami. Spoko. A może zasiądźmy sobie przy ognisku. Dobra, zregenerowane wszystko, pięknie, możemy ruszać dalej. I tutaj jak widzicie przed nami są chochliki. Ale tutaj je. Łatwiutko możemy ściąć. Jak widzicie, tutaj mamy taką drogę i jeszcze jest druga droga, jak widzicie, tam niżej. I tam niżej to byśmy poszli zupełnie tędy, tą inną ścieżką. Wtedy jak te schodami schodziliśmy, także naprawdę jest... Jest gdzie chodzić. Ale na razie chodźmy tędy, pozabijajmy sobie te chochliki. No i widzę, że jest kolejny chochlik. No dawaj, złaź. Nie ma ochoty. No dobra, to weźmy na tamtego wpierw. Dobra. Pięknie. I tam jeszcze tamten w końcu zszedł. Tutaj też jest bardzo łatwo spaść. Ja bym tego może nie chciał, więc trochę uważajmy. Znaczy no, finalnie i tak będziemy tutaj musieli zejść. No tutaj jest zejście, jak widzicie. I najbezpieczniej myślę, że będzie chyba stąd po prostu spaść. No, dokładnie. O, jeszcze dwa chochliki. Dobra, załatwmy go. Okej. Jak widzicie, stąd możemy sobie tutaj wskoczyć. A tutaj jest jeszcze kolejny chochliczek. Spadł tam gdzieś niżej, to my lećmy za nim. Tutaj kolejne dwa, jak widzicie, chochliki. O, tam aż za nim nie chcemy lecieć. Dobra, niech on wrzuci, wyleczmy się. Dobra, i zabijmy i tego. No i spoko, musimy tam wrócić w takim razie teraz.
No i pięknie. Także to jest ta jedna odnoga. Już powoli ją kończymy. Jak widzicie, bardzo duże te kanały. I tutaj, jak widzicie, mamy zejście tam na dół. Możemy kopnąć nawet drabinkę. Ale chcemy iść tutaj. I tutaj do środka. I mamy właśnie dwie drogi. Pierwsza jest tutaj. Szczur przed nami ucieka. Pobiegniemy sobie tędy. To jest oczywiście przedmiot, złoty run. No i co? Kolejne kanały, które wyglądają dokładnie tak samo jak wcześniejsze. Jeszcze nie można trafić tych szczurów tą bronią. Prawie że. A tu jest dołek. No nie chcę spadać na pewno. I kolejny wielki szczur ucieka. O, ten się chyba zaciął, więc... Padnie do dziury. He, tak żebym czuł. Tu przyda się tunel. Dobra, idźmy wyżej. Nie spadajmy na razie nigdzie. Pochodźmy może właśnie tędy. Okej, okay. I gdzie nas to doprowadziło? Kolejny rozstaje dróg. Tutaj mamy żuczka, czyli nas tu nie było jeszcze. Dobra, może nie tędy. No tutaj naprawdę jest labirynt okropny. No tutaj myślę, że na nieważne ile razy by się przeszło grę, to... No chyba łatwo się zgubić, naprawdę. No ja na przykład tej lokacji w ogóle... Nie pamiętam, no ale te tunelowe lokacje są dość ciężkie tak naprawdę do ogarnięcia, gdzie tutaj iść. To praktycznie w każdych sosach taka lokacja oczywiście być musi. Kanały to jest must have. No i one są zawsze najgorsze. No ja przynajmniej nie za bardzo lubię tą lokację. Głównie właśnie przez to, że tutaj całkowicie jakakolwiek... jakichkolwiek... No nie wiadomo w ogóle gdzie iść. No na przykład tutaj nie powinniśmy wejść teraz, bo tu nic nie ma. Naprawdę jest ciężko się połapać po prostu, o co chodzi. No trzeba trochę na ślepo iść, bo tutaj przejścia nie było, prawda? To było tylko to, no to musimy iść gdzie indziej jeszcze. Naprawdę wielki labirynt. Może tutaj sobie odbijemy. No tak naprawdę też nie wiem, no chciałbym jak najszybciej znaleźć stąd wyjście. No tu jest kolejny żuczek, to może tutaj? Nie, no tu nic nie ma znowu. Nie chcemy się też za nim gonić. No znaleźliśmy jakiś przedmiot, tyle dobrego w tym. Ten, czy to w ogóle coś będzie fajnego? No wydaje mi się, że jakby przeszukać wszystkie zakamarki, na pewno by się coś fajnego znalazło. Okej, okay, kolejny przedmiot. Dobra, no to może tu nie byliśmy jednak. No jest kolejny ten, jaszczur. Znaczy jaszczur, no żuczek gnojarek. O, jest to jakiś też typo. No dobrze, to chyba idziemy dobrze, skoro jakiś przeciwnik się w końcu pojawił. A jak nie, to lipa. No chyba jednak nie tu. Się okaże, że tu wcale nie... Że tu wcale pewnie nie trzeba iść, tylko jakieś przedmioty. Ale mimo wszystko, no chciałbym tu posprawdzać każdy zakamarek, jaki się da. A skończyć tak chyba, że zaraz się przeniesiemy i pójdziemy po prostu drugą drogą. A najwyżej będziemy tu wracać. No chyba, że spadniemy w jakąś dziurę jeszcze. No to też jest zawsze jakaś opcja. No jest to, dobra. Spadnijmy, zobaczmy co tu będzie. No tu jest ten szczur. Są kolejne te. Odpalmy sobie w takim razie pochodnie od razu. No już bójcie się mnie. Aha, i wróciliśmy tutaj jak spadliśmy, tak? A to, bez sensu. Dobra, to będziemy chyba stąd wracać. Tylko jeszcze jedną rzecz na szybko chciałem zobaczyć. Już tu jesteśmy. Bo to chyba w żaden sposób się w dół nie dało zejść. Niżej. No idź stąd. No nie. Koniec drogi, no tam się raczej zabijemy. Dobra. Wrócimy sobie do bocznej komnaty w takim razie. I pójdziemy tą drugą drogą.
Myślę, że będzie ok wtedy. Powiem, że te kanały to naprawdę. Jeśli nie musicie, to odradzam wam pójście do tej lokacji. Ja jej nie lubię strasznie. Ale może akurat wam się podoba, no to wtedy spoko, ale ja tutaj... Domyślam się, że tutaj jest dużo nieładu w tym, co robię, ale po tych kanałach naprawdę ciężko cokolwiek sobie zaplanować, bo... To są tak, tak jest tutaj wszystko poplątane, że dla mnie to jest straszny labirynt. No chcemy się dostać na sam dół, no tyle wiem. Tyle wam mogę powiedzieć, że też to celujemy, że chcemy jak najniżej się dostać. Tylko... Jeszcze trzeba to jakoś zrobić, no spróbujemy tędy. A ten spadł. No dajcie trafić, dzięki. No a jeszcze tu jest jeden. Dużo tych gargulców, chochlików bardziej. Dobra. O, powaliło ich, naprawdę, strasznie ich dużo. Jeszcze jeden, patrzcie, no. Jasne. przychodźcie wszyscy, co tam szkodzi. W ogóle zmienimy sobie ten talizman, bo nam już nie jest potrzebny. Ochrona przed ogniem nam już się raczej nie przyda dzisiaj. Dobra, tu jest jeden chochlik, to weźmy go od razu. Dobra, spoko, tu jest jeszcze przedmiocik i tam jest jeszcze przedmiocik. A, ten się w ogóle... No biegnie sobie chłopak. No to niech biegnie. Nie będziemy mu przeszkadzać. A, tam już prosto nie ma co iść. Idziemy tylko tutaj. Dobra. I gdzie nas to zaprowadzi? Schodki do góry, no bo lalibyśmy w dół. Aha, czyli tu jest takie przejście. No, czyli jednak musimy tymi kanałami gdzieś się dostać, tak? No to bardzo mnie to martwi, bo liczyłem na to, że tutaj sobie przejdziemy jakoś inaczej, że nie trzeba będzie przez te kanały się przedzierać. Ten sobie jeszcze puszcza te. Ale dobra, trafiamy go. Okej. Weźmy go silnymi może atakami. Ała, to on mi dał chyba silnym atakiem bardziej niż jemu. A, weźmy go, o, od tyłu, dokładnie, backstabik. No i starszy tego dobrego, co? Przynęta cieni. Jakiś nowy czar. I odlokowujemy drugą stronę. Dobra. To skoro i tak nas tam czeka przejście, jestem ciekawy w takim razie, czy jakbyśmy stąd spadli, to byśmy się zabili. Może nie, może po rurze jakoś zejdziemy. Pyk. Dobra, żyjemy, git. I tutaj w dół. Nice, przeżyliśmy, bardzo fajnie. Tylko tutaj mamy kolejne problemy na naszej drodze. Bo jak widzicie, są to gigantyczne homary, z którymi już też mieliśmy przyjemność nieraz. Teraz pytanie, jak z nimi walczyć. Tam będzie jeden, tu będzie drugi. No trzeba zagrować jednego, żeby drugi się nie skapnął. No nie możemy sobie wezwać pomocy, jak widzicie. No nie mają jakoś super dużo życia, na szczęście. Ale biją bardzo mocno, no, niestety. Fajnie, że tam się jeden zablokował. To akurat przyjemne bardzo. O, już się odblokował, no to... No z dwoma byśmy nie chcieli walczyć na pewno, no trzeba ich tutaj takie... biegowe sprawy sobie porobić. O, patrzcie, same się zabiły, więc też to jest jakaś opcja. Ten w ogóle, gdzie się wspiął chłopak.
No złaś. Chodź tu. Ja bym chciał z tą powalczyć. No patrzcie jaki. No złaś stamtąd. Bo jeden już padł. Ale ten drugi nie chce zejść. O, w końcu. Dobra, to biegniemy do niego. Także widzicie, one się same mogą bić. No to jest zawsze duży plus, jak co bossowie tak robią. Dobra. Znaczy to właściwie nie jest boss, więc... To tylko wielki homar. Tylko albo aż, można by powiedzieć. Wyleczmy się może. No strasznie mocno bije. No na koniu jest bardzo łatwo z nim walczyć, ale nie jesteśmy na koniu, jak widzicie, no to nie jest tak prosto. Teraz mamy chwilę, bo mu się ręka zagwoździła, także jest ok. Dobra, zabijmy go. No, spoko. Daliśmy radę. A jednak krwawienie zrobiło swoje też w tej walce, no i one same się wybiły o siebie, także możemy tutaj zebrać wszystko. Tutaj mamy jeszcze oczywiście żuczek, było go słychać, także dawaj przedmioty. Kamień Kowalski, siódemeczka, ponury. Może być, mogło być lepiej. I kajdany Moga dostaliśmy. I to jest bardzo ważny przedmiot, wbrew pozorom. Dlatego, że jak widzicie, mamy je tutaj, mamy kajdany Margita, ale mamy też kajdany Moga. Tymczasowo przykuwa do ziemi Moga niegdyś uwięzionego. W ogóle też właśnie dostaliśmy wcześniej tą lalkę Omenu, czyli zużywa PS, by wypuścić upiory, które rzucają się na wrogów. Także mamy też te laleczki. No nie, nie używałem ich nigdy w sumie. Może sobie użyjemy kiedyś, dlaczego by nie, zobaczymy jak one działają. A jak to znaczy, że są kajdany Moga, no to zaraz będzie boss, który się będzie nazywał też Mog. Właśnie. I on jest wymagany, jego pokonanie jest wymagane, żeby aktywować ten dodatek, który będziemy, który się niedługo pojawi. Ale to nie jest tutaj ta walka, już wam od razu powiem, bo jakby będziemy z nim walczyć dwukrotnie. I to będzie zdecydowanie jego słabsza wersja. I właśnie musimy wejść tutaj. I tutaj mamy ognisko. I tutaj właśnie jak sobie przejdziemy tą jaskinię, to na samym końcu będzie ten finalny boss, który właśnie będzie tym Mogiem. Także odpocznijmy tutaj. Fajnie, zrobione całość. Myślę, że całe kanały przeszliśmy, także ten labirynt straszny, okropny pod Lindale stolicą jest zrobiony. Myślę, że w tym momencie też sobie zakończymy ten odcinek, bo ładnie żeśmy już naprawdę przeszli. I teraz właśnie będziemy sobie kontynuować dalej, bo naprawdę w następnym odcinku będzie się działo, jak tam już pokonamy tego Moga. Tam też jest dość ciekawe rzeczy. Będziemy kontynuować, zrobimy też questa Fii niedługo. I też questy tej pani, co dawaliśmy jej, pamiętacie, oczy Shabiriego, te winogrona, także też ją spotkamy. Ale to sobie zrobimy już w następnym odcinku, także tak jak powiedziałem, dajcie znać, co myślicie o tym, żebyśmy robili pół godziny odcinki, ale na przykład, żeby się pojawiały wtedy codziennie, a nie tak co dwa, co trzy dni, no bo tutaj jestem bardzo zależny od właśnie YouTube'a i od tego, kiedy się odcinki zrenderują. Także dajcie mi znać, co o tym sądzicie. No i to będzie tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!